On jest bardzo odporny w kręceniu bączku, bo nie dlatego jest, nie? W sensie, że skręty też ma bardzo, bardzo słaby ma skręt, nie? A few moments later. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś F8 Tributo o mocy 720 koni. Siemaneczko! Cześć Konrad, cześć! Cześć, witam. Widzieć. Za F8 stoi jeszcze Yaris Gear. Sekwencyjna skrzynia biegu. Sekwencyjna skrzynia o pełne aurorowania. Rzeczywiście. I ten patent. Od tego zacząć. Wiesz co, to się zaczęło od takiego małego dzieciaka, jak kiedyś ojciec z Holandii przywiózł mi taką wytłoczkę z samochodami sportowymi. Tam było pierwsze Porsche T911, Testarossy, Ferrari, były Lambo Countach, było Diablo. I ja sobie w głowie... A propos? Tak, to zobaczcie. Proszę bardzo, ma. Na koszulce. Ma. Akurat z eventu zostało. I ja jako ten mały dzieciak, to aż głupio brzmi, sobie tak upierniczyłem w głowie, że kiedyś będę takie auto miał. Kiedyś pracowałem na etacie, na półtorej etatu w DHL-u. Ty też pracowałeś w firmie kurierskiej w f***cie, ale jako kurier, a ja pracowałem jako magazynier... Pionesę możemy zbić, tak, słuchaj, kurierską tak pionę. Kurierską pionę. Ja jako magazynier po prostu. Słuchajcie, muszę wtrącić. Nigdy o tym nie mówiłem publicznie, ale tak. Chyba 6 lat temu pracowałem przez rok jako kurier. To był magiczny czas. To był prawie rok i ja uważam, że ta praca mnie tak zmieniła, tak nauczyła wartości pieniądza. Dokładnie. Za marne, mniej niż krajową, średnią wyciągałem. W naprawdę ciężkich warunkach pracując, ale nie zamieniłbym tej pracy w tamtym momencie na inną, żadną inną. I w tamtym momencie, jak odchodziłem z tamtej pracy, powiedziałem sobie, że mój syn, jak skończy 18, idzie tak samo. Zobaczyć, jak wygląda prawdziwa praca, bo to jest mega ciężka praca. Dokładnie tak. Uzbierałem sobie na mój pierwszy dobry samochód, na Nissana 350Z. Jej, to już fajny, fajny temat, szczerze, dobry temat. Z etatu to było, bo ja miałem tak, że no ja nic nie dostałem, tak, bo nie było na to trochę warunków, poza tym miałem taki charakter, że nie chciałem po prostu, dla mnie to, co jest otrzymane, jest, ma małą wartość, tak jakby, w sensie takim, że wartość się mierzy tym, co ja sam po prostu zrobiłem. Udało się go sprzedać w tych samych pieniądzach praktycznie, co, pięknie, co bez, za niego wziąłem. Bez żadnej straty wartości. Bez żadnej straty wartości, a był zacierz, jak to się mówi, że tego auta, że to auto się użytkowało. Po 3 latach doszedłem do tego, że z pracy rąk to nic nie ma. Zwłaszcza na etacie dla jakiejś korporacji. Wpadłem na to, że spróbuję w tej branży. I zaczynałem od takiego małego biureczka na poczcie. I przez 10 lat, bo to 10 lat prowadzę, no udało się, że... Efektem twojej pracy efektem jest... Efektem mojej pracy to jest. Tak. Ale po drodze miałem jeszcze BMW M6, E63, które było najgorszym samochodem, jaki miałem, bo włożyłem przez 6 lat, gdzie zrobiłem nim przebiegu raptem 20 tysięcy, włożyłem do niego 90. To było auto, które się non-stop psuło. Tak to jest trochę z tymi V10-kami. Po prostu to był jakiś dramat. I ja go sprzedałem, na nim akurat troszeczkę zarobiłem nawet, bo ciutkę go drożej sprzedałem, tylko w porównaniu z tym, że ja włożyłem... 90, go za, no to... Słuchaj, kupiłem go za 83, sprzedałem go za 85 no to... i przepraszam cię bardzo, 90, czyli tak naprawdę no miałem auto po prostu, wiesz, nie zarobiłem na nim nic de facto. Mnóstwo jest takich pytań, dlaczego ja Huracana nie kupiłem? Ferrari ma pazur, ale ma też klasę i elegancję. Huracan jest mega wulgarnym samochodem. Jest wulgarnym, jest bardzo prostym tak. Samochodem. Jest też z napędem na 4, to jest bardzo ważne. Tu mamy tylko tylnią oś napędzaną. Dokładnie. Silnikiem 3,9 litra V8 Twin Turbo o mocy 720 koni i 770 N, z tego co pamiętam. 770 i 1340 kg wagi, tak. Wagi na sucho. Chciałem mieć takie auto, które nie będzie łatwo kupić. Byłeś na Positive Ways, ile było Ferrari, ile było Lambo? F8 były chyba dwie. Wiesz dlaczego tak jest? Bo w Lambo, żeby mieć próg wejścia, wystarczy, że wpłacisz 10 tysięcy euro. A Ferrari musisz zapłacić 1/4, żeby w ogóle chcieli z tobą rozmawiać. To jest auto dla ludzi, samo Ferrari to podkreśla, że dla pasjonatów i tak naprawdę dla ludzi, którzy mają pieniądze, a nie dla tych, na tych, co stać na leasing albo kredyt. No właśnie, ja nie rozumiem ludzi, którzy ostatnie pieniądze wydają na super samochód. Ludzi. To jest mnóstwo, oczywiście, że tak. No to słuchaj, klucze, proszę cię bardzo. Poważnie? Co ja cię będę przewoził, panie. Poważnie? Słuchaj, powiem ci tak, jak ty umiesz opanować Vipera, który jest takim widowmakerem, to tutaj... Cudownie.
Ja twoją zabawką, ty moją zabawką. Dokładnie, taka zamiana. Był Meksyk, była Arabia, a teraz pozostaje nam starcie z Argentyną, która niewątpliwie jest uznawana za najsilniejszą drużynę w naszej grupie. Warto pamiętać jednak, że póki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe. Święta prawda! A prawdą jest też to, że póki trwa akcja Wygraj Mundial, to też każdy może wygrać. Szczegóły znajdziecie na stronie sts.pl. Jednym słowem, warto. A jeżeli nie posiadacie jeszcze konta na stronie partnera naszej serii Daily i sponsora reprezentacji Polski, czyli STS, to spokojnie. Przy rejestracji możecie wykorzystać kod HIGHFIVE. W skrócie, rejestrując się, możecie otrzymać nawet do 1660 zł, w tym 100 zł zakładu bez ryzyka. Do meczu z Argentyną jeszcze trochę czasu, ale nie możemy tu teraz mówić, że w najbliższych dniach zabraknie nam emocji. Oprócz naszego spotkania mamy jeszcze spotkanie Hiszpanii z Niemcami, czy Portugalczyków z Urugwajem. Przypominam wam zarówno o akcji, jak i o ofercie powitalnej z kodem HIGHFIVE. Szczegóły oczywiście w opisie. I pamiętajcie, że oferta jest tylko dla pełnoletnich. Piękno włoskiej motoryzacji polega na tym, że tu jest doskonała w swojej niedoskonałości. W sensie takim, że nawet klapa od bagażnika trzeba czepnąć im jak pokrywą od żuka po prostu, żeby się zamkła. No drzwi nie ma też idealnych spasowań, choć naprawdę Ferrari poszło mega w jakość, okay, w porównaniu z 4 na przykład 8-8, nie? To jest naprawdę przeskok jakościowy o kilka poziomów. Natomiast no, są pewne takie mankamenty, jak już się zajrzy tam, gdzie nie widać. Czyli? Na przykład ta oprawka, no tego lusterka, no nie, jak w lanosie, klej tu wychodzi, takie bzdury, nie? Zawsze w mojej dziewczynie macham, jak ona chodzi do pracy. I teraz też. Ty jedziesz do pracy, to wiesz, to niech ona macha. Ona pracuje w szpitalu i zawsze jak ją odwożę, to macham jej rano. I dzisiaj ona mi akurat. Słuchajcie, mamy taki podjazd. Damy radę. I nie przytarł, proszę bardzo. No, delikatnie, ale na to. Ale to dlatego, że ja dzisiaj śniadanie zjadłem. Nie musisz się hamować, że tak to ujmę, bo no ja wiem, że umiesz jeździć, więc... A ja nie jestem takim gościem, który się boi. Natomiast jedna rzecz, no to jest tylko rzecz, tak? Ja nie mam też tak, że to jest jakaś dla mnie świętość albo jakiś święty graal. Natomiast jak nie rozbijesz, to mi będzie bardzo miło. To ja od razu ci powiem, że ja jestem z domu, gdzie... pożyczyć od kogoś garnek, to było nie uszkodzić widelcem garnka. Znam wartość każdej złotówki, bo z takiego domu jestem. To jest bardzo dobre podejście. Możesz sobie pozwalać. Tak to słychać. Tak to słychać. Niby on jest ten dźwięk. Ferrari się ma drzeć. On nie ma mieć basowego dźwięku, ale on jest taki stłumiony mega. Tak byś poduszki założył na wydechy. My mu tu wytniemy katalizatory, wsadzimy tego Nowiteka i będzie... Ja pierdzielę, aż kamera wali w szybę. On trzeci bieg ma chyba najciekawszy. Potęga Ferrari zaczyna się powyżej 100 na godzinę. O, to prawda. 100-300 to naprawdę to auto miażdży. No i ognia. Ja powiem ci, że... Nowe opony. A propos, po 7000 już mam opony do zmiany. Widziałeś? Widziałem, czułem. Tak. Nagramy, widzą. Poleć, tak mówię, troszeczkę ostrzej. Wiesz co, boję się, bo jeszcze nie czuję do końca samochodu. Kopnij go na maksa. Fajna odcinka jak w motorze, nie? Przecież nie wiedziałem, że to jest taka piękna trasa. No pierdziele. Twardy bieg. Teraz spróbujmy sobie zrobić lekkie przyspieszenie. I trzeci bieg do odciny. Panie i panowie, nie ma procedury startowej, ale uśmiech na twarzy jest u obu panów. Dwójeczka i... Znowu to samo. Nie, te zakręty są zbyt szybkie. 2,9 do setki. Ciężko mi jest tą kamerę utrzymać w ręce momentami. Pokażę wam, jak wygląda flyby w F8. W przyszły weekend do Ferrari jadę, będziemy zamawiać Puro Sangue. Poważnie? Poważnie mówię. SUV Ferrari pierwszy. To jest SUV, który jest dostępny tylko już dla klientów Ferrari, które mają jedno auto na koncie.
Czas oczekiwania wedle słów nie, 3,5 minimum. Tu mamy fajny plac. Puszczamy z zewnątrz, czy... Najpierw zobaczmy, czy to w ogóle poleci. Leci. Możemy wyjść i pokazać widzom z zewnątrz, jeżeli pozwolisz. Oczywiście, że tak. Rób swoje. Jak to było, czyńcie swoją powinność. Sprawdź, jak to wygląda z zewnątrz. No pan, buczo, ogień. Sprawdzimy, czy Ferrari się kręci bokiem. Mamy to! Ten zapach! I samo odjeżdża! Zobaczcie! Patrzcie się! Powiem wam, że chyba pali się do tego, żeby to zrobić jeszcze raz, ale my go oszczędzimy. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Dobry. Tak właśnie takie są reakcje, jak gdzieś zajeżdża Ferrari, tak? Że podchodzą ludzie. Ja nie mam z tym problemu. Zobacz, jeszcze raz pan prosi, żeby zrobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajna bryczka. Dziękujemy. Ale wie pan co, tak się złożyło, że... Do kontroli, nie ma problemu. Ciężkie pieniądze za to płacimy. Ale nie, jest właściciel placu, który udostępni nam. Bardzo się cieszę i z właścicielem będę za chwilę rozmawiał, ale ten właściciel jest również radnym kamienickim, a później jest do policji pretensje. Ja sobie to zaraz zweryfikuję wszystko, więc proszę. Rozumiem. Zaprzestać, natomiast ja tutaj jest... Dobrze, już przestaję. Oczywiście, czekamy. I mamy akcję z policją. On jedzie? Pojechał sobie. Aha. No to jedziemy. Bardzo dużym szczęściem było to, że właściciel placu... Jest normalny. I powiem ci, że lata kurde dobrze, jak się nagrzeje opona. Dzień mam spełniony. Tutaj już nie mówię o stricte o... Ten film powinien się nazywać Spróbuję opanować konia po prostu włoskiego. Pierdziele, zobacz. Ja tracę trakcję. Powiem szczerze, wiesz co, rzadko się ciebie widuję w takim stanie. Rzadko. Na tych filmikach, naprawdę. O nie. I hamulce, nie? Mnie aż z fotela uniosło. Wiesz już dlaczego Ferrari? Wiem dlaczego Ferrari. Zobacz, jak ty latasz w tym fotelu, ja tak samo. To jest żywe emocje. Ale szczerze, ja się zgrzałem, co jestem przyzwyczajony do tego, nie? Bo to jako pasażer jeszcze nie miałem możliwości też tak jechać tym samochodem, bo jako kierowca. Nie wytrzymuję już tych emocji, kończymy. Szczerze, czy jesteś zadowolony z tej nagrywki? Szczerze, ja jestem taki, jest... że masz mi powiedzieć, że jak masz mi powiedzieć, że jestem debil, to masz mi powiedzieć, że jestem debil. Jesteś gorzej niż debil, materiał jest do dupy, dzień jest stracony, a samochód to jakiś po prostu wór z węglem, który w ogóle się nie odpycha. I nie za bardzo mi się podoba to, że straciłem pół dnia na to, żeby... A ty jeszcze więcej, żeby... Jeszcze dojechałem po tych dziurach do Limanowej. Bardzo ci dziękuję za to, że mogłem cię poznać przede wszystkim. Za to, że pokazałeś świetny samochód, który jeszcze jest w serii i to nawet lepiej. Za to, że mogłem poznać i widzowie mogli poznać historię twoją, twojego samochodu, twojej osoby przede wszystkim. Zawsze w moim programie najważniejsze są emocje, które są międzyludzkie. Ludzi, postacie, sylwetki, które pokazują się w moim programie, czy pasażerowie i ich reakcje na przyspieszenie. I to jest kwintesencja programu High Five, dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy dzisiaj spotkać się i usłyszeć my z widzami twoją historię. Historię gościa, który pracował 14 lat temu na poczcie na malutkim biurku. To jest piękne. Ja lubię takie historie, bo sam jestem częścią takiej historii. Moja historia jest poważna. Wiesz co? Okazało się, że naprawdę mamy wiele wspólnego pod tym... Nawet mówię, w firmach kurierskich żeśmy zaczynali, nie? Naprawdę. Nie sądziłem, że taki pozytywny vibe złapiemy po tak krótkim czasie znajomości. I to od razu... Ile my się znamy? Od razu od wejścia, tak na dobrą sprawę. Od wejścia, naprawdę. Nasza znajomość zaczęła się od kibla. I do następnego, do jutra. Siema wam wszystkim. Cześć. I dzięki, hej. Kurde, to jest piękny leżak.